Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców drzew, wszystkich drzew tego ogrodu? Wtedy kobieta spostrzegła, że owoce z tego drzewa ładnie wyglądają. Są dobre do jedzenia i do zdobycia wiedzy. Sięgnęła więc po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł. Do niewiasty powiedział Pan Bóg: w bólu będziesz rodziła dzieci. Dziecino, śpi. Lulajże Jezuniu, moja perełko. Lulaj ulubione, me pieścidełko. Idźcie i znajdźcie dziecię. Gdy je znajdziecie, powiedzcie mi, abym ja mógł podążyć za wami i złożyć mu hołd. Mędrcy weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Przykroć te śmi. Yeah.